Pięć zadań związanych z funkcją liniową. Pierwsze zadanko pochodzi z matury maj 2015, czyli maj 2015. I tak, punkt M należy do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem f od x równa się 3 minus 2a razy x plus 2. Wtedy a wynosi ile? Jak mamy podany punkt, no to korzystamy od razu z tego, że mamy tu jedną współrzędną. Czekajcie, bo coś tutaj takiego grubaska zrobiłam. Tu mam a. I tą współrzędną dajemy za naszego x. Współrzędną y-ową dajemy za f od x. Dlaczego? Bo pamiętamy, że f od x równa się y, tak? No to zróbmy to, co powiedziałam. Czyli 3 równa się 3 minus 2a razy 1 druga plus 2. 2 przerzucam na drugą stronę, otrzymuję 3 minus 2 równa się 3 razy 1 druga i minus 2 razy 1 druga. Czyli 3 drugie minus a. Tutaj otrzymuję 1 równa się 3 drugie minus a. Tu dalej będę pisała. I tak. A przerzucę na tą stronę, a jedynkę na drugą. I co otrzymałam? A równa się 3 drugie minus 1, czyli a równa się 1 druga. Odpowiedź poprawna to odpowiedź C. Zadanie kolejne. Na rysunku przedstawiono fragment prostej o równaniu. Taki. Współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy. Czyli mam punkt 2, 5, Q, 5, 3. Prostą o równaniu Y równa się AX plus B. Podstawiam nasze punkty. Czyli mam tak, 5 równa się 2a plus b, 3 równa się 5a plus b. Odejmuję stronami 3, czyli tak 5 minus 3 równa się 2a minus 5a plus b minus b. B nam się poskracało, 2 równa się minus 3a, dzielimy obu stronie przez minus 3, czyli a równa się minus 2 trzecie. Tak, macie do tego pytania, czy dla Was to wszystko jest zrozumiałe? Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Czyli wystarczyło tutaj, że ten podpunkt a wyliczyć, podstawiając te nasze wartości naszych punktów. Zadanie trzecie. Para liczb takich jest rozwiązaniem układu równań. Czyli musimy tutaj do tego pierwszego równania podstawić za x2, za y1, żeby obliczyć to nasze a. Czyli mam 2 plus a razy 1 równa się 5. Dwójkę robimy frutu, czyli a równa się 5 minus 2, czyli a równa się 3. Czyli odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Dzisiejsza taka powtórka jest dosyć szybka. I tutaj już kolejne zadanie. Tym razem z czerwca 2015 roku. Na rysunku przedstawiony jest fragment prostej o równaniu y równa się ax plus b przechodzącej przez punkty taki i taki. Wtedy a równa się tyle, b równa się tyle. I tak. Popatrzcie, trochę Was nauczę pewnych sprytnych rzeczy. Tu widzimy punkt przecięcia z osią o y. Ten punkt przecięcia z osią o y to jest b. Więc ja już widzę, że moje b równa się minus 2, bez obliczania. Czyli wiem, że to nie będzie to i to nie będzie to. Tak? Czyli wiem, że mam y równa się a, x minus 2
No, podstawmy sobie tutaj na przykład ten punkt, skorzystajmy z tego, czy mamy 2 równa się 6a minus 2. To przerzucam na drugą stronę, mam 2 plus 2 równa się 6a, 4 równa się 6a, dzielimy obustronnie przez 6, by wyliczyć a, mam 4 szóste równa się a, skracamy przez 2, czyli a równa się 2 trzecie. Widzicie, te zadanka są dosyć takie miłe, przyjemne i bez żadnych dodatkowych, chciałam powiedzieć, wygibasów, ale no, no tak, no tak naprawdę bez żadnych dodatkowych wygibasów. Teraz fajne zadanko. Bardzo mi się spodobała jego treść zadania i stwierdziłam, że nie mogę z wami jego nie zrobić. Patrzcie. Patrzcie i jarajcie się tak jak ja. Prosta K przecina oś OY współrzędnych w punkcie takim. Jest równoległa do prostej takiej. Wówczas prosta K przecina oś układu współrzędnych w punkcie. Cudna treść, co? Rozszyfrujmy. Więc tak. Przecina oś układu współrzędnych w punkcie takim. Co to znaczy? Pamiętamy, że jak mam y, o, czekajcie, równa się ax plus b, to to moje b to jest punkt przecięcia z osią oy. Czyli już wiem, że moje b równa się 6. I co dalej wiem? Że ta moja prosta k jest równoległa do prostej o równaniu y równe minus 3x. Jak proste są równoległe, to mają współczynnik kierunkowy taki sam. Czyli jak mam prostą y równa się ax plus 6, to wiem, że a równa się minus 3. Dlaczego? Jeszcze raz. Proste równoległe mają taki sam współczynnik kierunkowy. Oj. Tak. Dlatego jak prosta K, która ma na razie takie równe, bo próbuję je rozkminić, jest równoległa do tej, a tutaj współczynnik kierunkowy równa się minus 3, no to sorry, memory, to musi być tak. Czyli mam y równa się minus 3x plus 6. Ale to nie wszystko. Wówczas prosta K przecina oś OX. Co to znaczy? To. To. To znaczy oblicz miejsce zerowe. Puf. No to obliczam. 0 równa się minus 3x plus 6. To przerzucam na drugą stronę. Minus 6 równa się minus 3x. Dzielimy przez minus 3. X równa się 2. Więc moja poprawna odpowiedź w tym naszym przecudownym zadaniu jest odpowiedź C. To już na dziś wszystko. Jeszcze została nam ostatnia dziewiątka zadań. Widzicie, że są 4 filmiki na temat tych zadań, które były na maturze. Dużo co. No ale, że tak powiem, chcę, żeby to było wszystko zrobione na tip-top z Wami.